Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget. Tym razem przenosimy się na S38, przenosimy się na naszego łowcę i będziemy chcieli dzisiaj znowu pocisnąć lochy, będziemy chcieli nadgonić troszeczkę ten level, ponieważ tutaj no już strasznie dużo osób w topce ma ten 200+, już tutaj nawet 250 się pojawiają, 230, a my jeszcze tego 200 nie mamy. No ja poza odcinkami tych lochów nie robię, tylko sobie cierpliwie czekam, aż ten odcinek będę nagrywał. No i co, no na dzisiaj jest taki mini cel, żeby wbić przynajmniej ten 200 setny poziom. Tam gdzieś z tyłu głowy mam 210, ale zobaczymy, jak będą szły te lochy. I tak, co tutaj na wstępie? No standardowo pokażę wam, co tutaj się zmieniło przez te dwa dni, kiedy nie nagrywałem. No mam 195 poziom i tutaj już śmialiście się pod ostatnim odcinkiem, że jeszcze nie mam lustra na prawie 200 poziomie. Teraz już to lustro mam. Praktycznie tam chyba od razu po wrzuceniu tamtego odcinka wyleciało mi zawki z misji, więc to lustro już mam, całe szczęście, bo to jednak znacznie ułatwia. No i co tutaj więcej, tak jeszcze na starcie, no pewnie zauważyliście pewną zmianę, zauważyliście pewnie, że zakryłem grzybki, no i teraz te grzybki będą zakrywane. Mój grafik z Discorda zrobił mi właśnie taką, to jest tam chłopak, który ma właśnie rangę grafik, więc jeżeli kogoś interesuje, to może wbić na Discorda i właśnie tam po prostu go znajdzie po tej randze, bo on jako jedyny ma tą rangę. I zrobił mi taką fajną tutaj, że tak powiem, taki zakrywacz tych grzybków. Dlaczego postanowiłem je zakrywać? No, aby uniknąć głupich komentarzy, bo co chwilę tam były jakieś komentarze, czy kupuję grzyby na Allegro, czy coś w tym stylu, więc po prostu skąd ich tyle mam i tak dalej, i tak dalej. Tak więc po prostu, aby uniknąć ich, to będę te grzybki sobie zakrywał. Pytałem was na Discordzie, co o tym myślicie, jeszcze zanim nagrałem ten odcinek, i większość mimo wszystko pisała, że bez znaczenia, czy te grzybki są, czy nie ma. Ja wiem, że też dużo osób sobie lubi liczyć, ile tam grzybów poszło na danych loch i tak dalej, to jest spoko, ja absolutnie nic do tego nie mam, no ale niestety przez te komentarze głównie osób młodych, takich wiecie, do 10 roku życia, powiedzmy tam może do 12, no to nie pozostaje mi nic innego, jak coś takiego zrobić, a zobaczymy, jak będzie w przyszłości. No na razie napiszcie po prostu swoją opinię, co myślicie o tym zakrywaniu, i ja się na pewno jako tako ustosunkuję i będę wiedział. W każdym razie mówię, na Discordzie zebrałem wstępną opinię i raczej ludzie pisali, że jest to dla nich bez znaczenia. Dobra, no co tutaj się na postaci zmieniło? Tutaj jak widzicie szukam kontr sobie z ludźmi, którzy mają eko 8-8 przynajmniej i większe. U mnie tutaj, jeżeli chodzi o tą twierdzę, to się buduje, mam już eko 8-8, będę chciał zrobić sobie 9-9, jak widzicie tutaj chat drwala się już na 9 buduje, potem lecę kamieniołom na 9 i potem dopiero będę robił tą twierdzę. Tutaj jeszcze w międzyczasie sobie chyba koszary skrócę na 4, ale to jeszcze zobaczę, skarbie zmachnąłem na 5, to tak żeby było, te kwaterki już mam na 10, no i jako tako to powoli leci, jeżeli chodzi o tą twierdzę. No surowce tutaj mam sporo odłożonych, no bo jednak te kontry robię cały czas i te ataki, więc troszkę tych surowców się tutaj zbiera. I tak, jeżeli chodzi o klejnoty, bo ostatnio mówiłem, że będę chciał sobie klejnoty z kopalni 10 podropić, aby na tym odcinku te lochy lepiej szły, no niestety nie udało mi się to. Dropnęły mi zaledwie dwa klejnoty na HP, tutaj jak widzicie 307 i 322, i jeden na zręczność, ten co już miałem na poprzednim odcinku, który wcale nie jest wybitny, bo zaledwie 240, no ale mimo wszystko go mamy, a tak to wszystko są klejnoty z tej pierwszej kopalni, w sensie z tej na pierwszym levelu, więc z tym akurat jest kiepsko. Okej, lecimy sobie od góry. Jaki plan dzisiaj na odcinek, to już mówiłem, z tym, że tak, na początek sobie wejdę do Esterosu, bo mi dropnął klucz. Pewnie tu tych pierwszych dwóch pokonamy bez większych problemów. Potem będę chciał sobie poszukać jakiegoś łuku lub kuszy, ponieważ jak widzicie, o tutaj już na przykład mi daje 42 średnie, więc będę chciał coś fajnego znaleźć. No i potem lecimy w to piekło, 13 piętra, nie wiem, czy uda nam się nawet tego pierwszego ruszyć, zobaczymy. Może coś tam padnie. No i co, no strefy mroku, to tornado będę chciał pocisnąć, potem chyba sobie przejdę do wieży, bo tą wieżę pewnie też nam się uda troszeczkę pokonać, poubieram tych naszych towarzyszy i może napoczniemy już strefę mroku, ale to zobaczymy, jak nam tutaj głównie pójdzie to piekło i te lochy, które nam dają expa, bo póki co dzisiaj chcę się skupić głównie właśnie na tych lochach, które nam dają expa. Dobra, lecimy od góry, tutaj wiadomo, jeszcze nic nie będę robił, bo to nie ma sensu, do kibelka muszę wrzucić epic, to w sumie może... przy okazji, czy ja mam coś tutaj, co mogę wrzucić? No ten łuk niby, ale na razie nie chcę, może nam coś jeszcze poleci, to na razie w sumie olejemy. Tutaj jeżeli chodzi o te runy, to mamy ich 32 000, więc już całkiem sporo. Ktoś mi, w ogóle możecie mi napisać, jeżeli ktoś wie,
kiedy się jakby, kiedy można skompletować pełny set na awkę, od ilu run mniej więcej, żebym ja wiedział. Chodzi mi o to, że po prostu 50% golda i 10% punktów doświadczenia, bo będę tu chciał to zrobić jak najszybciej. Także no, te runki jako tako sobie lecą, tutaj możemy kliknąć do pełnych wartości, tutaj, tu mogłem razy 10, ale dobra, już poklikam, tutaj cyk, tutaj sobie możemy to też troszeczkę poklikać, do setki dobijemy, o, nawet dobiliśmy do setki, ładnie. Co tutaj więcej? Tutaj zobaczymy, ile nam się uda, no tyle, dobra, na razie to zostawiamy. U Kowala nie będziemy nic na razie rozmontowywać, zobaczymy, jak to wyjdzie, chociaż poczekajcie, co tutaj chce wieźma, pierścienie. No to w zasadzie możemy do Kowala rozmontować, chociaż to jest, a nie, rozmontujemy, bo i tak te epiki nam polecą zwierzy, to nie ma jakby sensu ich trzymać. Dobra, tutaj wieźma chce pierścienie, tak jak mówiłem, tutaj na razie olewamy pupile. Pupile to jest w ogóle porażka. Dlaczego? Przez 2 dni, kiedy nie nagrywałem, byłem top 1 w tych pupilach i miałem przewagę, no tam około 200 czci nad top 2. Tutaj ze Sparkiem i z Sonem byliśmy top 1, top 2, top 3. I akurat dzisiaj, jak chciałem nagrywać odcinek, to po północy robiłem od razu ataki, standardowo. I dzisiaj zrobiłem w atakach 3-2, przez co właśnie z tej pozycji top 1, kto tam śledzi te rankingi i grane jest 38, to widział, z tej pozycji top 1 spadłem w tym momencie na top 15, więc no to jest dla mnie wow. Odkąd mam pupile, wy tam pewnie wiecie, bo te daily materiały wlatywały, odkąd mam pupile, przegrałem w sumie łącznie 3 walki. Przegrałem walkę jakoś tam na początku jedną, to z mojej własnej głupoty, ale po tym to akurat tak bardzo nie zaważyło, bo mimo wszystko byłem to na tym top 1 i wczoraj przegrałem właśnie 2 walki po północy, w zasadzie to dzisiaj po północy, i zrobiłem 3-2, co za tym idzie właśnie spadłem na tą 15 pozycję, więc no tutaj ta część jest tak są niewielkie różnice, że no wiecie, przegramy 1-2 walki, już spadamy o naprawdę sporo pozycji, no zobaczymy, jutro się spróbujemy odkuć, w każdym razie jak te pupile tutaj u nas wyglądają, no na ten moment całkiem nieźle mimo wszystko. Tutaj mamy póki co tak to wygląda, jeżeli chodzi o te karmionka. Miałem mówić, że tutaj mamy do złapania, ale tutaj mamy, czyli pali dzisiaj jest do złapania na pustyni przesłonecznej w dzień. I akurat nam się skończyła nam się akurat warta, ale chyba nie będziemy jej łapać teraz. A nie, poczekajcie, pustynia przesłoneczna to jest tutaj, to od razu możemy złapać, zobaczcie, jak się udało. Zawsze to jakiś pet, jakieś statystyki wlecą. Dobra, na razie w sumie możemy sobie ustawić tą wartę tam na parę godzin, to nie ma znaczenia. No i okej, fajnie, już żeśmy sobie złapali. Na ten moment nie mamy nic do złapania, nagrywam ten odcinek w ogóle w czwartek. Cały czas mam problemy z internetem, więc mam nadzieję, że wleci maksymalnie w piątek. W sobotę musimy złapać plutoida. Tutaj w wodzie niestety na siedmiornicę będę musiał poczekać tydzień, ponieważ no dzisiaj nawet nie dam rady ubić tego, a co dopiero tego. Może mi tu jeszcze jedno jedzonko poleci dla tego Kroksa, no ale to zobaczymy. Więc no jeżeli chodzi o te pupile, no to niestety nie wszystko idzie po naszej myśli, ale i tak mimo wszystko są rozwinięte na dosyć fajnym poziomie, więc tu jakby nie ma z tym problemu. Dobra, portalu nie będziemy bić, bo i tak go dzisiaj nie ubijemy, już mamy tutaj 2%, to na pewno też w lochach pomoże. Co dalej? No tą twierdzę to widzieliście, jak to mniej więcej wygląda. Podziemie, mamy serce na poziomie 9, ekstraktor na poziomie 8, machnąłem sobie tutaj w wolnym czasie trenera na 6 i machnąłem sobie Władka na 5 i Wrota na 7. Także tak to wygląda. Ekstraktor teraz zbieram na 9, żeby to jako tako wyglądało. Jeszcze mi brakuje ile? 40, powiedzmy 6, 47 tysięcy dusz, więc to myślę, że dzisiaj już zbieramy i ten ekstraktor sobie machnę na właśnie poziom 9, żeby mi się to nie rozjeżdżało. Tutaj na razie póki co nic. Dobra, portal sobie walniemy później, myślę, jak nie zapomnę po lochach. W ogóle wiem, że też mi pisała jedna osoba i tamten komentarz miał kilka łapek, żebym pokazywał walki zwycięskie. Ja o tym niestety zapominam, ale w dzisiejszym odcinku będę się starał pokazywać, bo myślałem, że to nie jest ciekawe, ale jednak przez tą pasywkę tego łowcy, że on się wskrzesza, te walki mogą faktycznie być ciekawe, więc jeżeli nie zapomnę po prostu, to będę wam to pokazywał. No gildia wygląda jak wygląda, to jakby
nic się tutaj nie dzieje niezwykłego, na fajnym poziomie jesteśmy, więc myślę, że to nie ma co, kółkiem na razie nie kręcimy. Okej, wskakujemy sobie do tych lochów, troszeczkę tutaj się nagadałem, no ale chciałem wam powiedzieć, co tutaj się wydarzyło. A, jeszcze, tak jak mówiłem, no to lustro dostałem, więc mi wleciało osiągnięcie za lustro i jeszcze mi wleciało osiągnięcie za Dzień X. Wczoraj, o tutaj jest, wczoraj się zalogowałem na konto i mi to osiągnięcie po prostu wleciało, więc to całkiem przyjemnie, zawsze to jakieś statystyki wpadną. Klaserka mamy prawie 77%, tutaj już mają po 80, z tego co widziałem. Son na przykład chyba mówił, że ma 80, no prawie, niewiele mu tu brakuje, no ale on już tam wie, że zaczął klikać te potworki z lochów. My, jeżeli chodzi o takie czysto itemki, no to raczej każdego, kogo możemy pokonać, to mamy w tym klaserze, bo póki co nam tylko epiki zostały do uzupełniania. Także tak to wygląda. Dobra, lecimy tutaj, lecimy do Esterosu, pokonujemy tych dwóch, mam nadzieję, że szybko. No za pierwszym razem nie padł, za drugim też nie. Oj, no to jednak nie tak szybko. Dobra, padło, super. I mamy już jakiś epik, który jest na wszystkie staty, a mimo to nam sporo daje. I wiecie co, zastanawiam się, czy go nie podmienić, bo i tak tutaj na razie z epikami będzie lipa u nas. A ten mimo wszystko nam troszeczkę te statystyki boostuje i do tego ma runkę. Co prawda premię do punktów doświadczeń to nam wiele nie pomoże, jeżeli chodzi o lochy, ale dobra, niech będzie, zawsze to jakieś statystyki, spoko. No i teraz tego powinniśmy też bez problemu większego kliknąć. On nam powinien dać, nie wiem w sumie, czy nam da 198 czy 197 i końcówkę. Dobra, padł 198 i dwa poziomy nam dał w sumie. Ej, zobaczcie, to dużo. To ten 200 myślę, że dosyć szybko wbijemy. I zobaczcie, jaki kozacki hełm, punkty życia plus 1% kozak. Tam mi też ktoś pisał, że niepotrzebnie te rękawice wymieniałem, bo zmarnowałem 10 grzybów. Także tak, miał rację. To ja tam troszeczkę odpowiedziałem tak ironicznie, no bo to jednak, wiecie, on to napisał, jakbym zrobił nie wiadomo co, a no to nie jest aż taka nie wiadomo jaka strata. W każdym razie tak, miał rację, że te rękawice mogłem wziąć ze sklepu i dzięki temu bym zaoszczędził 10 grzybów i też one tam miały runę i tak dalej. No ale zdarzają się też takie błędy. Co tutaj zrobić? Dobra, fajny nam hełm poleciał. Tutaj już mamy maga, więc go nawet nie klikam, bo to nie ma opcji, żeby go pokonać. Tak, od razu sobie te lochy pozapisujemy i na koniec odcinka mam nadzieję, że nie zapomnę. O, a tutaj nam chyba tylko jeden się pokazał. No właśnie to jest to, że jak ja nie kliknę zapisz tego lochu, to one się nieraz bugują i nawet te wygrane walki się nie pokazują. No ale dobra, ten jeden loszek sobie obejrzymy, tylko to już na koniec odcinka, jak już tą całą resztę przeklikam. No i mamy tego maga, no i zobaczmy, jak to tutaj z tym magiem będzie wyglądać. A, mieliśmy ten łuk zmienić, dobra. To nieistotne, zobaczymy, czy nam tutaj coś ciekawego wypadnie. Poczekajcie, tu mamy sporo łuków, przydałoby się też coś z runą. No ale to akurat nie jest mus, bo te runy to jeszcze, wiecie, nie są nie wiadomo jak istotne. No tu niestety na inteligencji ten rozrzut nie za ciekawy. Lecimy sobie dalej, no tutaj nic ciekawego, tutaj na siłę, inteligencja znowu, zręczność, szczęścia, ale to nie jest wybitne, że tak powiem. Dalej, tutaj na szczęście, no nic. O, zręczność, tylko ten rozrzut taki sobie i tutaj inteligencja, no i bez runy. Dobra, no poszukamy jeszcze, może coś. O, tutaj zobaczcie, konkretny rozrzucik, zręczność. No dosyć fajny ten łuczek, nie ma co prawda runy, ale chyba ta runa aż nam tyle nie da. Dobra, olejemy, no póki co to są takie moje wartości tych run, że nie ma co tutaj się jakby nad tym rozwodzić. Odzysk klejnotu, tak, dajemy tu. I okej, lecimy na tego maga, z takim łukiem powinniśmy go, myślę, bez większych problemów pokonać. Przynajmniej mam taką nadzieję. No ostatnio tutaj już w poprzednim odcinku, o, 82 tysiące, w poprzednim odcinku były bliskie próby i dokładnie, mamy 200 poziom, prawie 201, także no super. Lecimy dalej, bo teraz mamy wojownika, który też powinien dosyć szybko spłynąć. Biczownika, to jest wojownik, dokładnie. I padł nam, i poleciał nam jakiś epik. Plus 48, zobaczcie, kurde, nawet się nie trzeba, o, dostaliśmy elitę. Nawet się nie trzeba tutaj na weekend epicki czekać, aby się fajnie poubierać. Także dobra, zakładamy to i lecimy dalej. To jest zwiadowca i też padł, zobaczcie jak te lożki bardzo łatwo padają. To jest w ogóle coś pięknego, już mamy 205 poziom. Także super, no i co? Teraz mamy kogo? Teraz mamy wojownika i też on od razu padł, więc no mówię, tutaj bez większych problemów. Mamy adwokata diabła, adwokat diabła to jest wojownik, więc on również powinien nam dosyć szybko paść, bez większych problemów, dokładnie. I mamy 209 poziom, zobaczcie, dał nam troszeczkę mniej z tego co widzę. Myślałem, że już ten 210 nam wpadnie, no ale dobra. Mamy bossa, jeżeli chodzi o to piekło.
dokładnie Belzebosa, który także jest wojownikiem, także już na szczęście tych magów tutaj żeśmy sobie jakoś pokonali. No i dobra, spróbujmy go troszeczkę poubijać. On tutaj już stawia jakiś większy opór. Jeżeli by nam nie padł tak w kilkadziesiąt, powiedzmy, prób, tak z 50, to pójdziemy do tornadka. O, tam zobaczcie, 154 tysiące, no to jeden hitek dosłownie, jeden krytyk jakiś mocniejszy albo hitek i by padł. Jeżeli nam nie padnie w te kilkadziesiąt prób, to polecimy sobie do tornada, wbijemy jeszcze jakieś tam może poziomy, znowu wymienimy broń, bo te bronie już nam będą znowu sporo dawać mimo wszystko i sobie po prostu do niego wrócimy, aby go tutaj bez większych problemów zamknąć. Z tym, że no to zaraz, bo on tutaj powinien tak czy siak być do zrobienia. Dokładnie, i padł nam. Poleciały nam rękawice na wszystkie cechy, ale zobaczcie, one nam dają tylko minus jeden naszych głównych, a za to nam dają boków dosyć sporo. No to też je podmienimy. No tutaj niestety te EQ mamy dosyć stare. Za tydzień będzie epic, więc wtedy będziemy musieli troszeczkę poszaleć, że tak powiem. No i dobra, odblokowało nam się 13 piętro. Czy my tutaj coś zrobimy w tym 13 piętrze? No to jest wojownik i to jest dosyć mocny wojownik, więc myślę, że na razie nie ma co. Myślę, że tutaj jeszcze wrócimy, więc jakby z tym chyba nie będzie problemu, a na razie sobie lecimy do tornadka i to tornado będziemy sobie chcieli pocisnąć. Już mamy 212 poziom, super, ale tutaj wiecie, nie zatrzymujemy się, tylko lecimy dalej. Tam już to 13 piętro widziałem, że napoczynali, że tak powiem, także tutaj z tym nie powinno być problemu, a zobaczcie, jak to tornadko przyjemnie pada, aż się chce to klikać. No teraz mamy co? Wojownika, no to jest bloczek, ale on też bez problemu myślę, że padnie. No chciałbym tutaj wbić jak najwięcej poziomów. O, plecak pojęt chyba. Ona chciała pierścienie, czy mamy jakieś pierścienie? Nie mamy, ale te itemki sobie rozmontujemy. Poczekajcie, te najtańsze sobie rozmontuję. Zagrajmy to powiedzmy z głową. O, ten jest dosyć tani. Tutaj mamy 117 tysięcy, więc też jest dosyć tani. 130 tysięcy tutaj i chyba te rękawice, a resztę sobie po prostu będziemy sprzedawać i myślę, czy już powoli nie ulepszać tych naszych pachołków, zamiast lecieć sobie tutaj wszystko w statystyki. No ale to jeszcze zobaczymy, jak to się rozwinie. No kolejny padł, musisz poczekać troszeczkę dłużej. Okej, następny padł, no tutaj leci to tornadko ładnie. Już nam tyle expa nie daje co kiedyś, bo znowu tutaj musimy nadgonić, aby ci przeciwnicy nam dawali dosyć sporo. I mamy 213 poziom, super, pełny poziom wbity z samego tornada. Mamy jakiś pierścień, to możemy posprzedawać. No i co, no myślę, że tak uzbieram z 10 milionów i chyba tą Kunegundę będę już mógł do 200 ulepszyć, bo ona jest tak naprawdę najbardziej istotna w tym momencie. Teraz mamy, no nieważne kogo mamy, bo już padł. Kolejny padł. I teraz kto? Teraz jest, bije różdżką z tego co widzę, ale to jest wojownik, dobra, padł. Także spoko, kolejny. No to tornadko, tak myślę, że, no nie wiem, w sumie ciężko tu określić, bo na tych poziomach to pada strasznie szybko, więc nie ma co tutaj się zastanawiać, tylko po prostu musimy bić do bloka, że tak powiem. Ok, kolejny, teraz mamy kolejnego. Nawet nie zdążę zobaczyć, z kim walczymy i nam pada. Tutaj niestety się coś zawiesiło, ale myślę, że zaraz się odwiesi. No dawaj, jakiś potężniejszy lag, to może sobie tutaj pójdziemy i od razu sobie posprzedajemy te itemki, żeby tutaj nie było problemu. No dawaj, kurczę, ale nam się, o dobra, teraz jakiś tutaj, coś tutaj się zacięło, no ale tak jak mówię, z tym internetem jeszcze mam problemy. Jeszcze myślę, przez ten okres w ogóle świąteczny i tak dalej, tą całą sytuację jaka jest teraz na świecie, no to wiecie, muszę troszeczkę dłużej poczekać, aby mi to ogarnęli. Z tego co przynajmniej się dowiedziałem, no to dla mnie jest dosyć słabe, no ale mimo wszystko. Także no tutaj staram się mimo wszystko jako tako funkcjonować, mimo że widzicie, czasem jest taka zwiecha, te filmy się wrzucają strasznie długo. Ja tam mam w ogóle, a jeszcze wracając do tych grzybów, to wam nie powiedziałem na początku, teraz to już chyba troszeczkę rychło w czas, ale mniejsza z tym. Ja tam mam jeszcze chyba z W37 jeden odcinek nagrany na zapas, gdzie te grzyby nie będą zakryte. Natomiast już kolejnych, tak myślę, że będą właśnie pozakrywane. To takie info dla was jeszcze odnośnie tego co mówiłem na początku. No i dobra, mamy tutaj jakieś wróżki, one są zwiadowcą. No i one już tutaj taki większy, można powiedzieć, opór nam stawiają. Ale czy my tutaj chcemy je mocniej dociskać? Chyba nie, bo już tutaj przez, widzicie, dłuższy czas nie padają. No tam bliskie HP, one by pewnie padły. Ale dobra, na razie nie ma co tutaj się aż tak nad tym, wiecie, aż tak się skupiać. Zobaczymy, jak tutaj poleci nam... oj, poczekajcie, bo mi tu się przez przypadek roluje mi się gabinet.
Znaczy nie gabinet, tylko zbrojownia, klikam tak szybko te levele. Więc okej, okay, no tutaj sobie wbijamy. Nie wiem, czy nam się uda wbić do tego 213, chociaż tą Kunegundę. No ale fajnie by było. Ona tu, jak widzicie, jest praktycznie goła. Polecimy sobie chyba w tą wieżę. Troszeczkę poklikamy, bo ta wieża powinna padać dosyć szybko bez większego... Dobra, już nie mamy golda. Bez większego, że tak powiem, nakładu grzybów. Także tutaj sobie polecimy, no dokładnie, ona tutaj pada dosyć szybko, jak widzicie, po jednym grzybku. Także to jest jak najbardziej spoko, no i ona też nam daje sporo golda. I oprócz tego procenty do awki. W ogóle tak myślę, że ten łowca będzie strasznie fajny na taką właśnie wieżę i na takie strefy mroku, gdzie on tak naprawdę się odrodzi. Ma pełne HP. No tu już jakiś opór, bo to był mag. Ma pełne HP i najczęściej ta nasza postać po prostu w tych lochach robi najwięcej z tej czwórki, można powiedzieć, czyli naszych pachołków i tej naszej postaci. Także no powiem wam, brak miejsca w plecaku, że to może być ciekawe po prostu. Dobra, mamy coś na inteligencję, to sobie od razu będziemy sprzedać. Tutaj dziur wiadomo, na razie nie będę robił, bo nie ma to najmniejszego sensu. Jest coś na wojownika, jest tutaj coś na maga, pasek na maga, który jest dosyć fajny. Czy my tutaj już rozmontowaliśmy? Rozmontowaliśmy. Tu jakaś rózga też na maga, znowu jakaś klata, ona chyba będzie lepsza, bo to jest na 3 staty dokładnie. Troszkę tracimy pancerza, ale mniejsza z tym. No w sumie tutaj stracę sporo surowców, jeżeli chodzi o to, bo tutaj już nie będę miał miejsca w ekuny. Jeszcze te kryształki mogę sprzedać w razie czego. A i tutaj magowi mogę dać w sumie tą inteligencję. To muszę, mogę nie sprzedawać, tylko mu po prostu podawać. Niech ma. Tutaj na wszystkie cechy mamy rękawiczki dla maga. On akurat ich nie ma, to jest akurat spoko. Dobra, i mamy trochę golda, więc myślę, że tą Kunegundę możemy sobie podbić do tego 213 dokładnie. I akurat nam się gold skończył i lecimy dalej. Zobaczymy, czy tutaj tą wróżkę pokonamy. Padła, dobra. Lecimy znowu do pełnego EQ. Zobaczymy, ile tutaj w ogóle damy radę przeklikać tych naszych przeciwników. To jest kto? To jest, no nieważne kto, bo już padł. No to wiadomo, to nam daje procent do golda z misji, więc jest to dosyć istotne mimo wszystko, żeby tą wieżę tutaj trzymać w miarę na fajnym poziomie. Tutaj mamy jakiegoś kota, to był wojownik, padł nam. Teraz mamy znowu wojownika, no w tej wieży jest dużo wojowników, więc dla naszego łowcy to jest jak znalazł, że tak powiem. Więc to jest naprawdę spoko. Dobra, tutaj nam znowu coś padło. Znowu padło i chyba mamy pełne miejsce, dokładnie. Mamy jakieś buty na wszystkie cechy, więc to na razie olewamy. Mamy klatę dla maga, więc spoko. To jest też na wszystkie cechy. Z tym, że dla naszego maga może być, bo on tutaj ma zwyklasa. To może być, no na razie tego maga tak można powiedzieć, że ubieramy. Temu zwiadowcy by się przydało coś założyć, no ale dobra. Tutaj mamy dla wojownika buty. No i co, no myślę, że jeszcze tak z 3 itemki sobie tak zostawimy, aby mieć na rozmontowanie po północy. I na razie to olejemy po prostu, jeżeli chodzi o tą wieżę, bo też nie chcę tutaj tych surowców zbytnio tracić. Tracić sobie, które mogę dostać u kowala za te epiki, bo to jednak nam dosyć sporo daje. Tutaj jakiś zwiadowca chyba, dokładnie. No i on też w teorii powinien paść, ale nie wiem, jak to tutaj wyjdzie. Dobra, padł. No i dostaliśmy, to mamy na wszystkie cechy. Czy tutaj nasz wojownik ma hełm? Ma, ale zwykły, więc od razu podmienimy. Paska nie ma i tutaj mamy na inteligencję, więc z przyjemnością to damy, natomiast to możemy dać temu. Dobra, i nam się zwolniło, więc lecimy dalej, jeżeli chodzi o tą wieżę. Chyba tą wieżę sobie podbijemy do 20, bo już tutaj zaczynają stawać większe opory, z tego co widzę. I po prostu później sobie wlecimy jeszcze do strefy mroku, zobaczymy, jak to tam będzie szło. Te strefy mroku na początku za wiele expa nie dają niestety, dopiero później opłaca się je tam robić. No ale wiecie, aby zrobić kolejne, no to trzeba te mimo wszystko pokonać. No chciałbym tutaj jeszcze tego zająca, żeby tą 200 przeskoczyć. Dokładnie, udało nam się. No i co, mamy jakiś pasek dla maga z dziurą, ale ten ma już kryształ. To dobra, na razie nie będziemy podmieniać. Mamy też jakieś buty dla maga plus 11, ale to też z dziurą. Dobra, to na razie to olejemy. Rozdamy sobie tutaj troszeczkę dla tego naszego... Oj, znowu źle klikam, poczekajcie, tutaj cyk cyk. No niestety to się tak buguje, że jak ja szybko klikam ten enter, to rolują się itemki w sklepie, przez co marnuję grzybki. Także musicie na to uważać, jeżeli też tak robicie jak ja. Dobra, zostawimy sobie z 1,5 miliona dokładnie. Na razie to olejemy i lecimy sobie tutaj gdzie? Chyba do tej strefy mroku, tak myślę. Zobaczymy, czy tutaj ci przeciwnicy będą na miękko padać. Dokładnie, wyprawa do strefy mroku, mamy osiągnięcie, super. No ale widzicie, że tu nam na razie za dużo expa nie daje. No wbiliśmy 214, więc w sumie taki miałem cel, bo będę sobie chciał jeszcze troszkę poszukać łuku i może to 13 piętro jeszcze jako tako napocząć. Tutaj nam poleciało, o, minus
minus 41, to, to nie fajnie akurat, to mamy na inteligencję, ale założymy temu w sumie, bo i tak nie mamy, nie mamy co z tym zrobić. Czy my tu mamy jakiś wisiorek? Nie mamy chyba. Poczekajcie, co nam tutaj w ogóle brakuje? Tutaj nam brakuje kapelusza, więc to możemy dać. I czy coś tutaj więcej? Chyba nie. Dobra, te dwa miejsca sobie zostawimy. No mówię, nie chcę tutaj zbytnio marnować, więc i tak levela nie wbijemy z tego, i tak kolejnych lochów nie odblokujemy, także ja tutaj sobie może też coś sam poklikam, żeby wiecie, nie wszystko na odcinku zostawiać, aby też nie być tu zbytnio do tyłu. A na ten moment wbiliśmy 214, tak więc sobie możemy tutaj poszukać jakiejś rózgi nowej i jeszcze w tym naszym 13 piętrze troszeczkę tutaj zamieszać, jeżeli o to chodzi. Dobra, tam nie spojrzałem w ogóle, co to był za łuk, no ale to nieistotne. Szukamy sobie tutaj, no znowu nam daje, widzicie, 35 średnich. Teraz byleby znaleźć coś na zręczność i przy okazji, o, zobaczcie, na przykład coś takiego i to jest kozak. Na szczęście tutaj nie musimy zbyt długo tych łuków szukać, więc to jest jak najbardziej na plus. Dobra, tutaj sobie lecimy, podmieniamy to, no i co? No i wlatujemy do tego 13 piętra. Spróbujemy tu trochę poklikać, bo mimo wszystko to 13 piętro na pewno nam da z 2 albo nawet 3 poziomy, także wypadałoby tutaj kliknąć. Ile na niego? No tak ze 150 prób myślę, że na niego sobie wydamy, a jeżeli nie, to jeszcze wlecimy na troszkę do tornada, bo to tornado, wiecie, zawsze jest przyjemne, jeżeli chodzi o klikanie, zawsze tam jakiś exp i tak dalej, i tak dalej. No w sumie szkoda, że nie możemy pokonać tego 13 piętra z tego, co widzę. By musiała naprawdę jakaś szczęśliwa próba nam się trafić, aby go przycisnąć. I padł, zobaczcie, 216 poziom, dobra, super. Nie było tematu, co tutaj jeżeli chodzi o hełm? No hełm jest na wszystkie cechy, więc go sobie od razu wrzucimy do kibla. Tutaj to maurę mam na poziomie 3 i jutro będę miał na 4, jak wrzucę znowu coś do kibla. Także to akurat spoko, dobra. No i mamy tutaj tylko niestety jeden slocik weku, więc to jest bieda. Ale okej, dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy niestety maga, no i tego maga to już raczej nie pokonamy. Z tego, co widziałem, to już tam na nim stali dosyć długo, jeżeli chodzi o to 13 piętro, no a my jako łowca to tym bardziej będziemy jeszcze tutaj na nim troszeczkę stać, więc chyba nie ma co na niego marnować grzybów z tego, co widzę. No i sobie polecimy jeszcze do tego tornadka, jeszcze tutaj może coś dociśniemy na sam koniec. W końcu ten łuk mimo wszystko nam sporo dał. Zwłaszcza, że mamy jeden slot w EQ, więc tutaj będzie męczarnia, żeby właśnie co chwilę wychodzić do tego EQ i tutaj to sprzedawać i tak dalej. Także dobra, no jeszcze tutaj sobie troszkę pociśniemy, zobaczymy jak to będzie wyglądać i będziemy kończyć ten odcinek. No dzisiaj ogromny progres, jeżeli chodzi o tego naszego łowcę, tak więc no myślę, że odcinek się wam podobał, bo wiem, że dużo osób strasznie lubi tego łowcę, wiem, że dużo osób, oj, poczekajcie, kurde, ja miałem zapisywać przecież walki. O nie, ja pierniczę, no tutaj mamy tylko to, ale zobaczcie, zaspamowałem tymi strefami mroku i wieżami i ani nie zapisałem tego 13 piętra, mam tylko 2 lochy, znowu o tym zapomniałem. Ja pierniczę, dobra, no moja wina, od następnego odcinka postaram się wam zapisywać to po prostu. Kurde, no tutaj chyba z 5 lochów w piekle, tutaj tego no to zapiszemy, mamy zapisanego, no to piekło głównie wam nie zapisałem. Oj, no mój błąd, dobra, przepraszam, znowu o tym zapomniałem, nie mam miejsca, muszę sobie, nie wiem, jakąś kartkę chyba, czy w notatnik otworzyć na drugim monitorze i po prostu o tym pamiętać, w sensie zapisać sobie, żeby o tym pamiętać, bo widzicie, jak to wygląda. No gdyby nie to, że przypomniało mi się, ale gdy zaspamowaliśmy tymi wieżami, tymi strefami mroku, no i niestety przez to zapomniałem, także no to jest mój błąd. Dobra, tu mamy jakiegoś maga. Czy ten mag nam padnie? Padnie, dobra. Cofamy znowu tutaj. Cyk, cyk. No i tutaj mamy tego garba, tego zombiego. Zobaczymy, jak to tutaj wygląda. No to jest zwiadowca, no wydamy jeszcze na niego ile? Z 30 prób może zrobimy i jeżeli nie padnie, no to, to trudno. Coś nam tutaj się zwiesiło, jakaś mini zwiecha. Także długi odcinek, widzę, że tutaj prawie pół godziny już dobija, mam nadzieję, że nie będę go wrzucał 100 lat i myślę, że też wam się spodoba. Jeżeli tak, możecie zostawić komentarz, czy lubicie takie długie odcinki, możecie wyrazić swoje opinie na tematy, o których mówiłem na początku odcinka, zostawić standardowo kciuka w górę, możecie zostawić
Co tam jeszcze? Komentarz oczywiście, subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, możecie wbijać na Discorda dla widzów. Tak się tutaj rozgadałem na koniec, że niestety zapomniałem wam pokazać tych dwóch walk, które udało mi się zapisać, także pokażę wam to teraz i pewnie tam jakoś wkleję w montażu w międzyczasie, bo nagrywam to już po nagraniu odcinka. No ale tak jak mówię, no musimy wejść w krew to, żeby od razu wam te walki najlepiej pokazywać, żeby tak nie zostawiać, bo widzicie, jak ciśniemy tak jak dzisiaj, no to niestety nie zapisze nam się to zbyt fajnie po prostu. W sensie w odpowiedniej kolejności, tylko tam zostaną poprzykrywane te ciekawsze walki tymi wieżami, strefami mroku i niestety wygląda to tak jak wygląda. No tutaj z tym lichem myślę, że to jest taka jedna z ciekawszych walk, bo on jest tutaj dosyć mocny. Myślę, że tutaj się wskrzesimy dwa albo może nawet trzy razy. No już mamy drugi raz, a on ma dopiero pół HP. No tutaj ładny krytyk nam siadł. Ale zobaczymy, no on tutaj też nas dosyć mocno bije i blokuje. Także no, kolejny raz wskrzeszenie. I zobaczcie, jakie on tutaj nam kryta walnął, no ale my też walnęliśmy kryta, okej, czyli trzy razy się łącznie wskrzesiliśmy, no ale to też jest dosyć fajna liczba. No i tutaj mamy tego Roberta Popijawę, to jest chyba pierwszy w tym Esterosie to był, więc z nim to akurat nie ma większych problemów, myślę, bo te pierwsze dwa Esterosy to każdy jak tylko odblokuje, jak tylko dostanie klucz z kopalni do Esterosu, to po prostu ich pokonuje, więc nie ma tutaj z nimi większych problemów. No ale zobaczymy, jak to dokładnie wygląda. No i tak się tutaj z tego co widzę raz wskrzesimy przynajmniej. A zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej. No tutaj jakieś krytyki, jakieś tutaj widzimy, że kryt. I tutaj 800 hitek i znowu się wskrzesiliśmy. Zobaczcie, że jeszcze mamy tutaj on nas po prostu mocno tutaj wbił pod koniec, mocne te krytyki nam dawał, ale mimo wszystko pokonaliśmy go, zostało nam niewiele HP, więc też z nim tutaj wcale tak łatwo nie było. Okej, no to tyle jeżeli chodzi o te walki. No i co? No tutaj jeszcze możemy spojrzeć na tą topkę, no tutaj jak widzicie są jakieś mniejsze takie poziomy, no 216, prawie 217, czy to dobry poziom? No uważam, że niezły, ale mimo wszystko mogłoby być lepiej, no tutaj jak widzicie Dafug ma 220, ale oni tutaj już od dawna mają takie wysokie poziomy, więc myślę, że bez problemu to jest jeszcze do nadgonienia. Tutaj ta strefa mroku głównie, no to nam pewnie da jakieś tam fajne poziomy, ale to mówię, musimy tego ekwipunku troszeczkę się pozbyć. Musimy tutaj sobie kluczyki podropić, to już może na kolejnym odcinku, aby pocisnąć dalej. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o ranking. Jeszcze nie pokazywałem, w sensie nie pokazywałem na początku, to teraz pokażę. O gildię, no to nie ma co patrzeć, twierdzę, nie ma co patrzeć. Pupila niestety tak to wygląda, dramatycznie dla mnie, no ale cóż. Podziemia tak to wygląda, więc też nieźle, no tutaj jeszcze nikt nie ma 10 serca, wszyscy mają maksymalnie 9, my też, więc spoko. No i co więcej, chyba tyle. Przypominam, że szukam kogoś do kontry, eko 8-8. Bądź też większe, ja będę miał jutro już 9-9, także się zgłaszajcie do mnie głównie tutaj w grze na PW, bo od razu będę wiedział, kto do mnie pisze i tak dalej, aniżeli w komentarzach. I to by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał, jeżeli tak, to standardowo mówię, zostawcie kciuka w górę, komentarz, subskrypcję, bijajcie na Discorda dla widzów. Raz jeszcze dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!